Cześć wszystkim. Zaczynamy nowy dzień w przytulnie. Chwilę nas znowu nie było, ale musicie wybaczyć, bo różnie się u nas układa. Czasem dni są takie, że mam czas coś więcej zrobić. Czasem jest tak, że nawet nie mam ochoty i to też jest ok. Z aktualizacji wszystkie baranki, które przyszły nowe do stada, bo dokupiłam, ciężko to powiedzieć. Pan nie chciał mi sprzedać barana, tylko chciał sprzedać barana i dwie owieczki. Więc, że była to cena, cenowo było to bardzo korzystne, no to zgodziłam się, że po prostu wezmę całe stadko. Więc mamy dodatkowe dwie owieczki plus barana. Baran roboczo jest nazwany Macho. Jest bardzo miłym baranem. Na wszystkie barany, które gdzieś tam widziałam, czy tam poznałam, jest naprawdę super. Jest nieagresywny. Trochę się kłóci z koziołkiem, ale to są dosłownie ich takie męskie przepychanki, a nie sytuacje, w których oni by się naprawdę bili, więc super. No i on pokrył prawdopodobnie wszystkie tutaj te owieczki. Sprzedałam Lolę ze względu na to, że znalazł się kupiec, który chciał ją jako matkę, co dla niej chyba będzie najlepszym rozwiązaniem, bo ona niestety nie to, że się nie nadawała, bo ona była naprawdę mega miłą owcą, ale ona się spalała w całych tych sytuacjach, jak odwiedzali nas ludzie, bo zwyczajnie po prostu się bała. I mimo, że nie miała złych doświadczeń z człowiekiem, to gdzieś tam po prostu ten strach jej przewyższał, a ciekawość była ogromna i ona przychodziła i zaraz uciekała. Też powodowała tu takie sytuacje, że mogła kogoś potrącić, etc. Te owieczki nie podchodzą takim pierwszym rzutem, ale podchodzą po chwili, powąchać, zobaczyć, ale no to są owce prymitywne, są wzięte z takich miejsc, gdzie no nie miały zbyt dużo kontaktu z człowiekiem, oprócz tego, że dostawały jeść, więc kicia, 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 kicia. No widzicie, jak kicia robi? Ona przegoni sobie wszystkich, poustawia znowu. Ona się boi osiana. Więc stąd po prostu ten. Tutaj mamy, patrzcie, kto przyszedł już. Tutaj mamy Dotkę. I jak wiecie, była jeszcze Elcia. Eli poszła już do nowego domu. Fajna sprawa, bo poszła w fajne miejsce. No czasem tak jest, po prostu nie widziałam tego, żebym ją odchowała do stanu dużej krowy, bo dwie krowy to dla mnie było po prostu za wiele, więc stwierdziliśmy, że zostaje tylko Dotka. No i na razie wydaje mi się, że jest to dobra decyzja. Co powiesz? Ciekawe, wyciera się o mnie. Idź sobie tam. Się podoba, ona jest taka ciekawska, to jest taki dzieciak, że to jest aż niebywałe. No i takie są plany, że Docia zostaje. Będzie naszą karmicielką, jak to się kiedyś namówiło na zwierzęta mleczne, że to są karmiciele. Także na razie tak. No i zobaczymy, co się z tego po prostu urodzi. No nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żebym ją sprzedała aktualnie, ale wiecie, jak to jest. No, czasem po prostu sytuacje się zmieniają. Pamiętajcie, że ja mam takie podejście, że wolę nawet swoje ukochane zwierzę sprzedać dalej, jak wiem, że nie mam dla niego warunków, że charakterologicznie się nie zgrywamy i jest zgrzyt za każdym razem gdzieś tam w jakiejś mojej ocenie, więc to jest takie, że to jest właśnie to, co zawsze mnie po prostu prowadziło, że każde zwierzę jest u mnie, ma mieć zapewnioną jak najlepszą jakby opiekę i staram się, żeby to ich potrzeby były zaopiekowane. Ale w momencie, kiedy ja nie jestem w stanie czegoś przebrnąć i na przykład, nie wiem, musiałabym poświęcić inne zwierzęta, ich dobro dla tego jednego,
to niestety, ale tutaj wygrywa po prostu większość i po prostu takie zwierzę. Staram się znaleźć mu jak najlepszy dom i w ten sposób po prostu działam. No i powiem wam, że to się sprawdza, bo jest to takie po prostu prozwierzęce i proludzkie. Ja też oczywiście zawsze mam moralniaka, przestań mała. Ja zawsze mam też takiego moralniaka, czy to jest okej i czy to jest fajne. Ale no niestety nie ma innego wyjścia, że czasem po prostu to jest też w pewnym sensie dobro wszystkich innych, jeśli ktoś na przykład rozwala stado, tak? I to tak wygląda. Z takich ciekawostek zamówiłam jajka lęgowe sileczek, tak, na zimę. Więc przyjadą 1 grudnia, to na pewno wam będę pokazywać i będziemy rozpoczynać taki zimowy lęk silek. Silki prawdopodobnie pójdą częściowo na sprzedaż. To jest taka inwestycja na zasadzie, żeby coś tam fajnego, fajną kasę sobie zebrać. No zobaczymy, co się wylęgnie, jak się wylęgnie i ten, nie wiem, zastanawiam się trochę nad kupnem lepszego inkubatora. Chciałabym taki już naprawdę profesjonalny z pompą wody, która po prostu sama pobiera w odpowiednich momentach tą wodę i nawilża te jajka, żeby tutaj jakby jak najmniejsza była już ingerencja z zewnątrz. No ale co to będzie, to zobaczymy. No i co? I jeszcze musimy obudować tutaj kurnik. Zaraz ten kurnik na dole obudować, bo kurnik stał się za mały dla naszych wszystkich pierzastych. One dorosły, część już poszła, tych, które latają tak wolno, to ja je wrzucam do tego kurnika, więc no muszą mieć miejsce i mają za mało miejsca na niesienie jajek i niszczą nam jajka. Więc stwierdziłam, że najlepszym po prostu sytuacją będzie to, jeśli ona tu cały czas jest ze mną, cały czas mnie tu bodzie, dlatego się trzęsie kamera. Ej, docia, idź jeść, czemu nie jesz? Dlatego musimy tutaj to obić, zrobić porządne gniazda, wejście od dołu i nie wiem, albo tą górę połączymy z dołem, albo będą dwa osobne kurniczki jakby, ale to wszystko się okaże i wyjdzie w praniu, żeby było to jak najlepiej dla kur zrobione i przeprowadzone. To jest ty. Pojawił się znowu lis. Lis się pojawił i nie wiadomo, jak to będzie z tym lisem. No ale zwierzęta są bardziej napastujące w nocy, w sensie psy szczekają i ten. No nic się nie poradzi. Może lis się ogarnie i jednak nie będzie tu podchodzić. I z ciekawostek jeszcze mamy małe świnki morskie. A to wam zaraz pokażę już bez zbędnego wprowadzenia. Urodziły się 3. Nie odstawiałam ich od stada, są z samcami, dotykaliśmy je i jest w porządku. Nikt nie zachorował, nikt nie został odrzucony, także na pewno nie jest to bujda, że nie wolno świnek morskich dotykać, ale też myślę, że odpowiednio po prostu wcześniej przeprowadzone jakby socjalizacja matki i całego stada prowadzi do tego, że te zwierzęta można dotykać, nie? Że już matka zna ten zapach, to wszystko i dla niej nie jest to problematyczne. Także tak. No i co? I chyba tyle. Cielakowi muszę przerzucić kubkę siana, bo widzę, że ani nie podchodzi do baranów, ani do konia. Więc muszę mu dać jeść. No i tak u nas kręci się. Tutaj mamy postawiony już garaż, który chciałam. Tam jest kawałek tego terenu jeszcze niezagospodarowany. Ale to wszystko ma przyszłość. Witajcie w nowym dniu. Wczoraj już nie nagrywałam. Dzisiaj zaczynamy tak. Czyli kuski i owce dostały igliwia z sosny. Siostra mi poleciła, że to jest dla nich super zdrowe, bo byłam ucinać też gałązki wierzby dla świnek morskich, więc ucięłam im też. Strasznie krucho są sosny teraz,
Może wam zaraz pokażę, jak to tam, skąd to biorę. To są nasze drzewka, takie samosiejki na naszej działce. I po prostu ucinam im czubki, żeby się rozrastały bardziej na boki. Myślę, że jeszcze zdążą się zagoić. I ten, no one mają frajdę. Strasznie im smakuje, podobno zdrowe. No to niech jedzą. Także tak. O, tu mamy te, widzicie? Tu już jest czubek urwany, a ta jeszcze nie ma i go zaraz tutaj obetnę. Zobaczymy, czy mi się uda to jakoś was postawić, bo jak zawsze statywu brak. No, widzicie, pięknie stoicie, super. Dobra, idę. Pięknie błyszczą zwierzaki. Kicia nam fajnie schudła, bo troszeczkę za bardzo sobie pozwalała z jedzeniem różnych rzeczy i nam schudła, także super. Także to tak. Latka sama, ale nie przeżywa. Bardzo dobrze sobie radzi. Super przytulaśna. Zaraz zje sobie sienka, ją wezmę na trawę. I tak. Dzisiaj niebo trochę się zaciąga, dzisiaj ma padać. Słyszałam. No zobaczymy. Lecimy. Z ciekawostek. Urodziły się nam nowe świnki morskie. Jest ich 5. Nie będę wam dzisiaj pokazywać ich może. No bo wiadomo, to świeża sprawa. Mamusia jeszcze jest po porodzie. Aczkolwiek może zajrzymy po prostu przez okienko do budki. Kaćmy tutaj. O, widzicie? Tu są maluszki, które się jakieś 2 tygodnie temu ukociły. I tu są maluszki, które ukociły się teraz. Jest ich aż 5. No piękne są. Teraz nietypowo, bo w domu, nie przy zwierzakach, robię sobie herbatkę i muszę zacząć sprzątać chatę. No i to mamy warsztaty filcowania. Będzie parę osób, no i musi być w miarę czysto. Też tak robicie, że jak zaparzacie lekką herbatę, to resztę odkładacie do kubeczka. No ja tak robię, bo po prostu żal, moja wewnętrzna cebula boli mnie, jak muszę coś wyrzucić tak niewykorzystane. Tyczy się to herbat, bo ogólnie jak czasami sprzątam, to tak wyrzucam różne rzeczy, że to jest nieporozumienie. Ale tyczy się to takich właśnie często używanych rzeczy, które można faktycznie jeszcze do końca wykorzystać. Nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś na filmiku pokazywałam, że robiłam dżemy i powidła z róży. To zrobiłam też takie syropki, nie? Tu są płatki róży, a to jest taki syropek i powiem wam, że super do herboty. Jest to na tyle słodkie, żeby było słodkie, ale tak pachnie, że rewelacja. 2 strzykawki. Stare używane, ale muszę je wyczyścić, bo na gospodarstwie wszystko się przydaje, więc to tak. No i to będziemy robić sprzątanko. No nie wiem, czy chcecie oglądać, czy nie. Może zrobię takiego timelapsa i będziecie widzieć, co się tu dzieje.
nigdy wam nie pokazywałam, ale mamy w domu takie filtry firmy AirDog. Kupiliśmy je za własne pieniądze, nie jest to żadna reklama, ale jest reklama i polecenie. Teraz wymontowałam już cały środek. To są filtry, które można po prostu myć. Nie trzeba wymieniać ich jakieś komponenty. I patrzcie, co jest po pół roku, 4 miesiące. 4 miesiące od ostatniego czyszczenia. One chodzą non stop, nie wyłączamy ich. Tu jest taka kaseta. To jest taka kaseta właśnie filtrująca. I zobaczycie zaraz, jak wam zamoczę, ile z tego wyjdzie syfu. No po prostu, ale to jeszcze tak, to nie było. A u nas odkurzacz samojeżdżący jeździ. I ogólnie rzecz biorąc, no ale kurzy się, no kurzy się. Jest to mały domek, więc się kurzy. Także poczekajcie, zaraz wam pokażę, jak to umyjemy w umywalce. Do całego zestawu AirDoga dostajecie jeszcze taką szczotkę specjalną, z którą się tą kasetę myje. Na razie to zostawię, bo to sobie za chwilę umyjemy, jakby na bok, ale myślę, że najbardziej będzie was interesowała ta taka. To jest taki urozmaicacz do zażywistszej zagrodowych rzeczy. Puścimy mocno ciepłą wodę i może zmienię to. No, jeszcze nie, patrzcie, już tutaj lecą co kolei. To jest wszystko to, co część filtra wychwyciła i nie poszło do naszego organizmu. Czego my sami nie wyfiltrowaliśmy. Filtry mamy założone po to, że jak wiecie, jedna z moich córek ma astmę. Są kłaczki, ale ten filtr jeszcze puści, bo on jak dopiero namoczy się. No i co? Jego się właśnie myje w ten sposób, szczotką. Można wrzucić to do zmywarki w ogóle. Jak się wymyje, to 24 godziny musi stać. Warto jest go obracać w różne strony, żeby on jakby z każdej strony dociekł. O, zobaczcie to, co tu się będzie wylewało. Masakra. 24 godziny musi stać, wyschnie elegancko i no i filtruje dalej. Daje takie w ogóle efekt ozonowania trochę. Ja wiem, że ozonowanie jest niebezpieczne i ja nie mówię tu, że on ozonuje, ale zapach powietrza jest jak powietrza ozonowanego. O, z niego wychodzi. I co śmieszniejsze, na przykład wychwytuje cząsteczki z inhalatora, bo on wtedy załącza się tryb taki szybszy i mocno pracuje wtedy. Także tak, kończę, bo muszę to wyszorować, a jedną ręką będzie mi ciężko. Do następnego. Tak klapać sobie? Nie, tak malować króliczka i chlapać. Mhm. No to siadaj z nimi i niech ci wytłumaczą. A, to jest w sianie. Była moja krowa.